Cześć! Szydełkowa bombka, wzór 9. Zapraszam. Kordonek maksimum, bawełna 100 g 565 m. Użyję szydełka 1,5 mm. Bombka powstaje z dwóch takich samych części. Zaczynamy od pętelki i 8 oczek łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme oczko łańcuszka. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy tutaj w to pierwsze, przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym kółku. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek na kółku. I jeszcze jeden. 3 słupki na kółku. 13 oczek łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaste, dwunaste, 13 oczko łańcuszka. Następnie 3 słupki na kółku. Pierwszy słupek. Drugi słupek na kółku. I jeszcze jeden. Trzeci słupek. Tak to wygląda. 13 oczek łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaste, dwunaste, trzynaste oczko łańcuszka. I tak jak poprzednio, 3 słupki na kółku. Pierwszy, drugi, trzeci. Tutaj będzie 13 oczek łańcuszka. 3 słupki. Pierwszy raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. 7 razy. Tak samo łuki z 13 oczek łańcuszka będą 7 razy. Pracujemy do końca okrążenia. 13 oczek łańcuszka. Zamykamy okrążenie, wkłuwamy tutaj w to trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Sprawdzimy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy motyw. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Wszystko się zgadza. Przechodzimy na piąte oczko łańcuszka. A więc oczko ścisłe tutaj na tym drugim słupku. Oczko ścisłe na tym trzecim słupku. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na trzecim. Również na czwartym. I oczko ścisłe na piątym oczku łańcuszka. Zobaczcie, nie jesteśmy na środku. Mamy być dokładnie tutaj na piątym oczku łańcuszka. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek tutaj w tym samym miejscu. I jeszcze jeden. Mamy 3 słupki na jednym oczku łańcuszka. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Omijamy tutaj 3 oczka łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w kolejne. Wykonujemy 3 słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Zobaczcie. 5 oczek, 5 oczek i tutaj 3. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Odliczamy tutaj 5 oczko łańcuszka.
powstają tutaj trzy słupki. Pierwszy, drugi w tym samym miejscu i jeszcze jeden, trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka tutaj zostawiamy i na kolejnym oczku łańcuszka trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Dalej trzy oczka łańcuszka. Pracujemy do końca okrążenia. Zamykamy, wkłuwamy tutaj w to trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Dwa okrążenia gotowe. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim słupku. I oczko ścisłe tutaj na tym pierwszym oczku łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Na tym drugim oczku łańcuszka słupek. Pamiętamy, to jest ważne, aby nie chwytać, a wkłuwać szydełko oczko łańcuszka. Na trzecim również słupek. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Słupek na pierwszym oczku łańcuszka. Słupek na drugim oczku łańcuszka. I słupek na trzecim oczku łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. I tutaj na każdym oczku łańcuszka jeden słupek. Drugi. Trzeci. Dalej trzy oczka łańcuszka. Pracujemy do końca okrążenia. Zamykamy, wkłuwamy tutaj w to trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Trzy okrążenia za nami. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. I oczko ścisłe tutaj na tym pierwszym oczku łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Na drugim oczku łańcuszka słupek. I na trzecim oczku łańcuszka słupek. Tak jak w poprzednim okrążeniu. Różnica jest tutaj. Siedem oczek łańcuszka. Na pierwszym oczku łańcuszka słupek. Na drugim oczku łańcuszka słupek. Na trzecim słupek. Siedem oczek łańcuszka. Słupek na oczku łańcuszka. I tak dalej. Na każdym oczku łańcuszka jeden słupek. Przedzielone są siedmioma oczkami łańcuszka. Pracujemy do końca okrążenia. Zamykamy, wkłuwamy, przeciągamy oczko ścisłe. Cztery okrążenia gotowe. Pamiętamy, żeby w jednej części nie odcinać nitki. Będziemy te dwie takie same części po prostu zszywać. Przechodzimy na czwarte oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim. Oczko ścisłe na trzecim. I oczko ścisłe na czwartym oczku łańcuszka. Jesteśmy na środku łuku. Oczko łańcuszka. Pół słupek w tym samym miejscu. Trzy oczka łańcuszka. I teraz przykładamy elementy lewymi stronami do siebie i zaczynamy zszywanie.
Szukamy czwartego oczka łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na tym pierwszym elemencie. Wkłuwamy szydełko w czwarte oczko łańcuszka. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy drugi element. Musimy tutaj dobrze chwycić, żeby nie pomieszać. Wkłuwamy szydełko w czwarte oczko łańcuszka. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Na pierwszym elemencie tak samo w czwarte oczko łańcuszka. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy drugi element. Wkłuwamy szydełko w czwarte oczko łańcuszka. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Jak widzicie, bardzo, bardzo prosto. Zszywamy tak bombkę do końca. Tak to wygląda. Ale jeśli chcemy wykonać zawieszkę, wykonamy dwa oczka łańcuszka i następnie powiedzmy 40 oczek łańcuszka. Tutaj jest półsłupek, wkłuwamy szydełko w to drugie oczko łańcuszka od półsłupka, przeciągamy oczko ścisłe, a więc mamy dwa oczka łańcuszka z trzech, wykonujemy jeszcze jedno, chwytamy drugi motyw, tak samo szukamy czwartego oczka łańcuszka, półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Szukamy czwartego oczka łańcuszka na tym motywie. Półsłupek. Zszycie elementów wygląda w ten sposób. Jak widzicie, zawieszka jest na środku zszycia. Nie zapomnijmy o balonie. Ja wyciągnę go początkiem robótki i zszywamy dalej. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy tutaj, gdzie zaczynaliśmy, gdzie było to jedno oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka odcinamy, nitki chowamy. Bombka prawie gotowa. Musimy nadmuchać balon. Zobaczcie, jak pięknie rośnie. Zobaczcie, zawieszka jest na środku zszycia. Bombkę należy wykrochmalić, aby zachowała swój kształt. Jak zawsze używam krochmalu Ługa. Nie rozwadniam. Ładnie, równo namaczam. Nadmiar zbieram i odwieszam do wyschnięcia. Ta bombka z lewej strony to inny projekt. Po wyschnięciu delikatnie z wyczuciem odklejamy balon i przekuwamy. Bombka gotowa. Bardzo mi się podoba. Jeśli Tobie również, łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy i do usłyszenia. Cześć!